Halo, halo! Dobry wieczór, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek Gałuszka. Od 19 lat pomagam psom i ich opiekunom dogadać się, rozwiązać problemy i prowadzić szczęśliwe życie. Jak się macie w tym trudnym czasie, kiedy nas coraz bardziej izolują? Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj słyszałem, że doszło do jakiejś bójki przed hipermarketem, bo ludzie chcieli koniecznie dostać się tam w czasie, w którym, w którym nie powinni się dostawać. Także powoli widzę, że nasze, nasze zasoby się wyczerpują i warto, żebyśmy o tym pamiętali, o czym już kiedyś tam mówiłem. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie żeby dbać o siebie, bo to jest bardzo ważne. Jak się macie zabrze wita. Cześć Haniu. Hello, Hello, co taki poważny? Ja poważny Weronika? Ja zawsze jestem poważny. Nie tak, szczerze mówiąc, to jestem poważny. Dlatego że dzisiaj jest Prima aprilis I wiem, że z powodu, że z powodu bardzo skomplikowanej sytuacji. Prima Prize został przeniesiony na 10 kwietnia, więc dlatego też taki jestem poważny. Postanowiłem dzisiaj z Wami nie żartować z okazji 1 kwietnia. Ok, witamy, witamy. Ok, dzisiaj słuchajcie, chciałem z Wami chwilę pogadać o desocjalizacji i teraz o, czym, czym ona jest, jak ona wygląda, ale jednocześnie chcę Was, chcę was zaprosić już teraz na piątkowe spotkanie z Radkiem Grzeguszko, też o, o godzinie 20. Radek jest psychologiem, psychoterapeutą i będzie mówił właśnie o tym, jak wygląda przeżywanie lęku w czasach zarazy. Bardzo ciekawy, myślę, temat, Pokazujący też pewne, pewne etapy, przez jakie wszyscy przechodzimy, czy chcemy, czy nie chcemy, nie? I teraz o, już Wam mogę pokazać nawet specjalnie, tutaj jest taki. O, proszę bardzo, to jest ten tytuł spotkania w piątek. Oblicza lęku w czasach zarazy, na żywo w piątek live, live z psychologiem. Także już teraz Was na to zapraszam. Radek Grzeguszko, psycholog, psychoterapeuta, specjalizujący się w pracy z grupami również od lat, pracujący z osobami uzależnionymi, z osobami z zaburzeniami różnymi psychicznymi, więc on będzie naszym gościem. No i skoro możemy z takiego gościa skorzystać, to trzeba to zrobić po prostu, więc już teraz o nim mówię, tak? Cześć, cześć, cześć. Skąd jesteście? Z, ple... Z Pleszewa, Pleszew. Pleszew pod Poznaniem gdzieś, nie? Okej. Okay. Witamy, witamy, witamy. No i super. Słuchajcie, ja zauważyłem jedną rzecz od tego online'u. Po pierwsze, to, to jak tylko się skończy ten czas izolacji, to ja po prostu będę biegać po łąkach, słuchajcie, chodzić do kawiarni, nie wiem, spotykać się z ludźmi, śpiewać wspólnie na placach, nie wiem, łazić z psami i tak dalej, bo. Bo myślę, że, że ta izolacja powoduje, że ludzie zaczynają tęsknić za sobą, nie za takim normalnym kontaktem ze sobą. Więc, więc ja po prostu już nie mogę tutaj czasami wysiedzieć, ale robię to. Nie mogę już czasami wysiedzieć i zauważyłem, że słuchajcie, człowiekowi rośnie brzuch. Nie, nie tylko, tak? Bo ja dzisiaj wyszedłem sobie z psem i okazało się, że słuchajcie, tak idę i tak, czuję, że. No, coś taki zasapany jestem. Patrzę, mówi gałuszka, kurczę. No, do roboty, weź sobie jakieś brzuszki porób, coś tam, pompki, nie? Więc tłumaczy sobie, że to od siedzenia człowiek puchnie, nie? Ale myślę, że nie od siedzenia a od jedzenia, więc <grym> trzeba o siebie zadbać po prostu, nie? Będziemy robić, będziemy robić później takie na przykład spotkania fitness dla, dla ludzi z psami, żeby się po prostu na nowo. Na nowo rozruszać. Ale na razie naprawdę musimy siedzieć jak najwięcej w, w domu, nie łazić, żeby właśnie nie roznosić tego dziadostwa i, i żeby też się samemu nie zarazić, bo musicie być zdrowi. Bo pomyślcie, co by się stało, jeżeli nagle się okazało, że ktoś jest chory, nie? co się stanie z jego psem? Nie każdy ma sąsiadkę, która może pomóc wyprowadzić psa albo może go wziąć do siebie, tak? Na chwilę. A co, 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 co się stanie, jeżeli, jeżeli wy zachorujecie? Nie? Co się stanie z waszym psem? I, i, więc to, to są takie pytania, to są takie też strachy, lęki, o których będziemy w piątek gadać z Radkiem. Także jeszcze raz, jeszcze raz serdecznie zapraszam. Natomiast to, co dzisiaj chciałem wam powiedzieć, to jest właśnie socjalizacja i desocjalizacja. A Cecylia napisała nam, że nie wiesz, co w sobotę. Ze sobą zrobić. Zawsze sobota była w schronisku, a tu zakaz. No właśnie. Znaczy w ogóle, słuchajcie, w ogóle nam się poprzewracało, poprzewracały nasze zwyczaje, nie? nasze życie. Takie, jakie prowadziliśmy dotąd, ono nagle zupełnie się zmieniło, zaburzyło, i, i musimy się do tego jakoś zaadoptować, dostosować. Nie zaadoptować, tylko zaadaptować i dostosować, bo, bo po prostu nic już nie będzie takie jak wcześniej. Ktoś powiedział mądry z, z tego kręgu właśnie jakichś tam coachów, psychologów, że właściwie to my w tej chwili przeżywamy coś w rodzaju na kształt wspólnej żałoby. Nie? Żałoba, która się pojawia po stracie tego, co było dla nas ważne. To nie, nie, nie musi być koniecznie w sensie takim, że. Żałoba pojawia się po stracie bliskiej osoby, bo to może być żałoba po utracie czegoś dla nas ważnego, tak? albo kogoś dla nas ważnego. No, ja pamiętam doskonale, jak ja przeżywałem odejście moich psów. Nie? Ari najpierw, a później Irdy. 8 kwietnia będzie rocznica. Myślę, że no nie, nie, nie będę w stanie. Jej odwiedzić na cmentarzu, bo jest kwarantanna, ale, ale coś, coś wymyślę. Nie? W każdym razie wiem, jak to się przeżywa. Nie? I teraz my mamy podobną sytuację, że, że po prostu mamy sytuację, w której jesteśmy po raz pierwszy w ogóle w naszym życiu i mam nadzieję po raz ostatni. Całe pokolenia nie przeżywały czegoś takiego, bo ja sobie próbowałem uświadomić, na przykład, moja świętej pamięci babcia, która się urodziła w roku 1917, już niestety nie żyje, ale ona jakby swoim urodzeniem zahaczyła o Hiszpankę, nie? o grypę Hiszpankę, i to była właściwie ostatnia pandemia, która, która wtedy no, zdziesiątkowała ludzkość. Nie wiem, czy wiecie, ale Hiszpanka pochłonęła więcej ofiar śmiertelnych niż pierwsza wojna światowa. O czym się nie mówi, często przynajmniej, tak, ale faktycznie taki był zasięg tego. Nie? No i teraz mamy jakby kolejną pandemię, która na szczęście nie jest tak strasznie groźna jak, jak była grypa hiszpanka, ale generalnie nas też mocno dotyka. I, I dotyka nas strach, tak? Boimy się tego, co się wydarzy. Dotyka nas utrata dotychczasowego stylu życia, niemożność spotykania się z bliskimi nam ludźmi, niemożność jakby wyjścia nawet na wspólny spacer, już nie mówiąc o, o takich rzeczach, jak kurs super pies, który musieliśmy odwołać. I po prostu najpierw pojawia się moment takiego, nie wiem, zaprzeczenia, tak? Protestu, nie? to niemożliwe, to, to, to się nie dzieje naprawdę. Później moment wkurzenia gdzieś, prawda, wreszcie do nas dociera, co się dzieje. Niektórzy się temu poddają, niektórzy starają sobie jakoś z tym poradzić, ale jeszcze do takiego jakby oswojenia się z tym, że trzeba żyć dalej, jest długa droga. I nie oczekuję od nikogo z nas, od siebie również, że ja to mam za sobą. Nie? Ja myślę, że jestem w trakcie tego, tego przeżywania. Właśnie, że zdaje sobie sprawę, że, że, że nie jest, nie, już nic nie będzie takie samo, jak było do tej pory. Tak? Okej, okay. patrzę, co, co tutaj Mariola pisze, że teraz po części możemy sobie wyobrazić, co czują zwierzęta zamknięte w klatkach i wpuszczane na chwilę na wybieg, no, jaki, jaki stres przeżywają. Ewa, zaburzyły się wszystkie plany, będzie teraz ciężko ze, ze szczeniakiem. No na pewno, na pewno. Bo, dlaczego? Bo nic nie jest takie jak wcześniej. Ja w na przykład w hodowli, z której jest Freluszka, czyli nice and lovely rottweiler kenner, urodziły się parę dni temu szczeniaki. Ja sobie wyobrażam, jak, jak, jakie to jest trudne też dla hodowcy, że nagle pojawiają się szczeniaki, które i, i cała jakby socjalizacja tych szczeniaków tak, spada na niego w tak trudnych, skomplikowanych czasach i w takim trudnym momencie. Jeżeli ktoś ma z was psa i, i musi się nim zająć, bo jest w okresie szczenięcy, to ja oczywiście bardzo serdecznie przedszkole polecam dla psów, które nagrałem. Jest ono dostępne na naszej stronie: Przedszkole dla psów, dwie minuty. Więc to. Gorąco polecam, żebyście nie marnowali tego czasu. Nie? Bo dzisiaj właśnie mamy mówić o socjalizacji, o desocjalizacji. Więc y, oczywiście, że o tym trochę, trochę też powiem. No proszę, Iza napisała nam, że 13 kwietnia odbierasz swojego psa. Nie? No właśnie, a popatrz, jakie to, jakie to jest? 13, czyli to będzie środa. Środa za raz, dwa. Dobrze ja nie, co, nie na ten miesiąc patrzę. Trzynasty. To jest poniedziałek wielkanocny. No proszę. To będziesz miała fajny, fajny prezent na Wielkanoc takiego zająca. Ale, ale rzeczywiście. Mhm. E, tutaj Sylwia nam dodaje, że my zrezygnowaliśmy ze szczenia mimo kolejki chętnych. No, kolejna sprawa, prawda? Że Sylwia i Edyta ososka hodowczyni Rodezjanów zdecydowała się właśnie, że rezygnuje z krycia suki, mimo że miała zamówienia na szczenięta właśnie ze względu na to, tak? Magda mówi, że daje się we znaki rozłąka z bliskimi, a to dopiero początek. Czuję bardzo dużo odpowiedzialności za psa. No, no, tak, żeby ci się też nic nie stało. Żeby ci się nie stało, słuchajcie, ja myślę, że tak, że też jakby. Media nam nie pomagają w tym, żeby spokojnie podchodzić do tego tematu, a wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że nakręcają atmosferę i powodują, że my, jakby, no, czujemy się coraz bardziej bezradni w tej, w, tej, w tej sytuacji, tak? No bo pytanie jest, co ja mogę zrobić? I odpowiada, od, odpowiedź na to jest nie wiem. Możesz szyć maseczki. No nie mogę, bo nie mam maszyny, tak? Nie potrafię szyć, również nie potrafię rysować, tak? No, ale to nie jest odpowiedź na to, co, 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 co ja mogę zrobić, tak? bo dostarczenie tych rzeczy dla, dla lekarzy, pielęgniarek, w ogóle dla, dla służby zdrowia to nie jest mój obowiązek. To nie ja powinienem im przyć te maski, prawda? Ale to się pojawia i wkurzenie, i zdenerwowanie i, 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 i po prostu całe mnóstwo takich emocji, także w piątek o tym sobie pogadamy, bardziej szczegółowo. Wiola napisała, że jeśli chodzi o samego psa, to nam jedynie brakuje spacerów z psimi kumplami, spacerów po plaży. Tak, poza tym niewiele się zmieniło, bo mieszkamy na wsi, więc te spacery w las i tak chodzimy sami. No właśnie, ja myślę, że to dużo zależy od tego, jak wyglądało nasze życie do tej pory. Bo jeśli ktoś mieszka sobie w domku, gdzieś tam pod lasem, na zakupy jeździ raz w tygodniu, a poza tym ma ciszę i spokój, to tak naprawdę niewiele się mogło zmienić. Natomiast natomiast jeżeli ktoś mieszka w mieście, tak, i jeżeli ktoś. Albo w bloku, no, tak jak, jak mój brat Piotr, i Hania, to oni codziennie się stykają z wielką ilością ludzi na klatkach schodowych, w windach, przed blokiem, gdzie ryzyko te, te jest znacznie większe. Tak? Bo im większe skupisko ludzi, tym większe ryzyko. A w takim mrówkowcu mogą mieszkać nawet tysiące ludzi, czy setki. Nie? Więc tutaj, jakby zdecydowanie tak. O, jest Marta, czy to ty, ty jesteś tą Martą? <laughs> Tam Znam Martę Mrozek, która jest właśnie pielęgniarką we Wrocławiu. I, I być może przypadkowa zbieżność. Tak. Tutaj nam podrzuca Iza. Izabela Szolginia, która jest dyrektorem schroniska w Bydgoszczy. Witamy cię i z Unią. Mogłabyś napisać, napisać parę słów na temat tego, jak to zrobić. Bo wiesz, u nas na przykład schroniska są zatrzaśnięte, zamknięte. I, I generalnie nie ma odwiedzin w schroniskach, więc jak, jak to technicznie zrobić, taką adopcję tak, do domów tymczasowych przynajmniej, bo, bo nie, wiemy, tak? nie, nie, nie wiemy. Nikt jakby nie pomyślał o tym, że w tych schroniskach też przebywają psy, które potrzebują naszej uwagi i naszej, naszej pomocy. Więc Iza, tutaj jako dyrektor schroniska, ty wiesz jak to zrobić, więc podziel się proszę w komentarzu. Anna, o, cześć Anna, dziwnie się tego wszystkiego słucha, bo u nas jest wszystko bez zmian, Szwecja nie wprowadza prawie żadnych ograniczeń, u nas wszystko po staremu, no właśnie dzisiaj rozmawialiśmy i, i nawet na ten temat, czy można gdzieś tam już psa zabierać w jakieś bardziej ruchliwe miejsca, ja mówię, wiesz, no teraz to kwarantanna, coś i ty mnie uświadomiłaś, że w Szwecji tego nie ma, tak, że po prostu nie ma, nie, nie ma żadnej kwarantanny, nie ma żadnej izolacji, wszystko się dzieje normalnie. I to jest, to jest takie pytanie, właściwie to jest taki model, którym chciała iść Wielka Brytania, ale nie zdecydowała się na to w końcu, U, uległa prawda, presji społecznej i wprowadziła dość duże obostrzenia. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie w Szwecji wyglądać, więc Anna, dbaj o siebie, po prostu niełaś miejsca, gdzie, gdzie jest dużo ludzi, żebyś ty się też nie pozarażała tym, tak? Teraz Izabela kontynuując, kontynuując temat psów ze Schroniska, kierowca dowozi. Aha, czyli u Ciebie też jest brak odwiedzin, kierowca dowozi, z wyprawkami i składkami dowozi do domów tymczasowych. Więc jeżeli, jeżeli akurat mieszkacie gdzieś w pobliżu Bydgoszczy, to oczywiście serdecznie zapraszam. O, Marta jest też, nie, nie, nie Marta, z, o której myślałem, tylko Marta z Irlandii. Bardzo, bardzo witam. Też się pozdrawiam. Mam nadzieję, że u Was wszyscy zdrowi. Pytanie od Moniki, gdzie są zakonniczki? A, mówisz o, o siostrach, zakonnicach. Wiesz, co? Schowałem je za drzwiami, bo były niegrzeczne. A poza tym, teraz jest okres wielkiego postu i pojechały na rekolekcje, więc chwilowo ich nie ma ale powiedziały, że wrócą do nas na okres wielkanocny. Na razie są na rekolekcjach zamkniętych w odosobnieniu. Dziękuję, że za, zapytałaś i za, za, zatroszczyłaś się o, a, o zakonniczki. Dobra, słuchajcie, bo <laughs> to musi być trochę żartu. Nie? Teraz Marta napisała, że też chodzicie na spacery i nad jezioro na pole co najmniej na półtorej godziny po całym dniu robienia lekcji, słuchania akutnie moich pociek po prowocie męża, biorę sajdy psychicznie odpocząć, odpocząć z dala od ludzi, żeby nie zwariować. Wiesz, ja ta, domyślam się, nie, że prowadzenie na przykład lekcji z domu nie, albo prowadzenie tych wszystkich warsztatów y, y, z domu online nie, może być naprawdę strasznie wyczerpujące. Ja mam znajomych, mam przyjaciół, którzy na przykład są Jakimiś terapeutami oni prowadzą w tej chwili terapię online. Właśnie Radek, który będzie naszym gościem w piątek, też prowadzi takie, takie jakby, nie wiem, tak się nazywa, nie, jak się to nazywa se, sesje. sesje terapeutyczne. On prowadzi to też w formie online, tak? czyli nie osobiście. I myślę sobie, że po paru godzinach dziennie, tak? takiego siedzenia i słuchania i rozmawiania w ten sposób, jak my teraz ze sobą rozmawiamy, to rzeczywiście jest dość, dość można mieć dosyć, nie? Dlatego mówię, że teraz zrobię więcej tych materiałów online, bo też staram się, żeby nas to wspierało, żebyśmy czuli, że jesteśmy jakąś społecznością, ale też chciałbym, jak już się skończy ten, ten, ten czas odizolowania, to, to będę was bardzo, bardzo chciał spotkać offline. Może zrobimy sobie, nie wiem, jakieś, słuchajcie, zróbmy sobie wakacje z psem, dla uczestników środowych webinarów, o, znaczy czy, czy, czy live'ów Zrobimy sobie wakacje z psem, pojedziemy z psem, będziemy łazić po, 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 po polu i nad jezioro, i nie wiem, gdzie tam jeszcze, nad morze, gdzie gdzieś przyjmą. I nie będziemy w ogóle słuchajcie się, logować do Facebooka. Tylko będziemy wrzucać jedno zdjęcie dziennie, że jesteśmy. Podoba się Wam pomysł? Bo mi się bardzo teraz podoba. Okej. Okay. O, serduszka. Czyli jak ktoś daje serduszko, znaczy się podoba. Dobra. Dobrze, że mamy psy, dzięki nim mamy wyższą odporność. Też o tym słyszałem, że tak, tak jest, że, że, że mamy większą odporność, jak mamy psy i koty też, żeby ich nie, kotów też tutaj nie pomijać. Jestem za. Podoba się. Tak, wakacje z psem. No, to pomyślcie sobie już teraz, że umawiamy się na wakacje z psem, jedziemy sobie. Ja zabieram freluszkę blizduszkę, Wy zabieracie wasze psiaki cudaki i robimy sobie po prostu takie wakacje. Nie? Jedziemy po prostu sobie. Tak, bez, nie, nie będziemy robić żadnych tam, wiecie, webinarów, ani nie będziemy robić jakichś tam wykładów. Bo jak się coś, coś nam zechce, to sobie zrobimy, a nie to nie. Będziemy się byczyć, leżeć, opalać, robić jakieś tam gry i zabawy dla psów i po prostu. O, Fajnie, cieszę się bardzo, że się, wam, że się Wam podoba. Grażynka, sąsiadka. Cześć, Grażynko. Oczywiście, Ty możesz sobie zaklepać frelkę. Myślę, że frelka będzie zachwycona, jak ją zaklepiesz. Ostatnio Grażyna to Wam zdradzę. Sprawdziła, że frelka bardziej niż płucka kocha marchewkę, surową marchewkę. Więc o. Mój cudak się nadaje. Magda, oczywiście, że się nadaje. Jimiego zapraszamy serdecznie. Ja go uwielbiam ze wzajemnością, więc Jimmy będzie bardzo mile widziany. Monika, jeszcze się nie pakuj, bo Monika napisała, że będziemy się powoli pakować. Jeszcze chwila, na razie musi się to wszystko skończyć. O, Magdalena mówi, że nawet miejsce nad morzem mam już na myśli, konie też są. Fajnie, będziemy mogli psy socjalizować z końmi. Bardzo dobrze. Okay, a propos właśnie socjalizacji, ja, miałem dzisiaj gadać o socjalizacji, obiecuję, już się poprawiam, po, pokażę Wam nawet taką małą prezentację zrobiłem o socjalizacja i desocjalizacja i to jest właśnie przygotowane przeze mnie specjalnie na dzisiejszą okoliczność, zaraz to tutaj normalnie uruchomię, mam nadzieję HOPSO, o, proszę bardzo, jak elegancko. Dobra, słuchajcie, socjalizacja i desocjalizacja to nie jest jakiś taki ciężki wykład, więc nie traktujcie tego jako, jako coś absolutnie nowego. Więc pamiętajcie tak, socjalizacja to jest najważniejszy okres w życiu psa. Dlaczego? Bo jak mówi czeskie przysłowie, to już rati, Czyli jeżeli. Macie psa, który jest, jest w okresie krytycznym i ten okres trwa od trzeciego do mniej więcej szesnastego tygodnia życia, to po okresie krytycznym po prostu może być rzeczywiście bardzo, bardzo ciężko już z wieloma rzeczami. Tak? Weronika, o, gratuluję Weroniko, cieszę się, że odbierasz psa. Izolacja w tym okresie może zaważyć na tak ważnym okresie socjalizacji uszczeniąt. Niestety może niestety może dlatego że to jest ten okres, który się niestety nie wróci. Więc dlatego tak strasznie ważne jest to, żeby socjalizacja była planowa, intensywna i żeby po prostu jej nie przegapić, nie przegapić. Bo ona się właśnie kończy. Później to tak, żeby was trochę też uspokoić. To nie jest tak, że kończy się czwarty miesiąc życia. I pies po prostu, jak nie wiem, słoik zostaje zakręcony i już nic więcej tam się fajnego w jego życiu nie wydarzy. Nie. Później jeszcze mamy taki, taką fazę wzbogacania. Właściwie pies zachowuje zdolności adaptacji do, do końca swojego życia. Tak? Więc to nie znowu inaczej byłoby tak, że psy, na przykład, które nie mają takich doświadczeń w okresie szczenięcym, to później nie są w stanie żyć w innym środowisku niż w tym, którym się. Urodziły czy wychowały, więc na szczęście tak się nie dzieje. Bardzo rzadko, bardzo rzadko zdarza się tak, że psy, które nie mają tej, tej socjalizacji, zwłaszcza z człowiekiem, one na przykład nie są w stanie się przełamać i nie są w stanie się jakby przekonać, że człowiek jest fajny. Nie? Do socjalizacji, to były badania robione przez Scotta i Fullera, nie, do socjalizacji z człowiekiem, czyli tym, żeby pies traktował człowieka nie jako wroga i zagrożenie, ale jako istotę przyjazną, wystarczy naprawdę niedużo nie tego kontaktu. Tak? Czyli to nie jest tak konieczne tutaj, żeby, żeby ten kontakt był jakiś nadmiernie intensywny, Wystarczy trochę, tak, żeby ten pies poznał ludzi, żeby zobaczył, że oni istnieją, chodzą, więc to, to, to już wystarcza, żeby ten pies nie traktował człowieka jako kompletnego zagrożenia. I musicie oczywiście do tego mądrze podejść. Teraz co Ewa tutaj też nam piszesz, że się, że się martwisz, co to tam będzie. Dobra, za, za, chwilę się, za chwilę się odniosę do tych Waszych, do tych waszych pytań, bo tutaj widzę, że są, że są one niezwykle fajne i ważne. Natomiast chciałbym Wam powiedzieć, że ten okres po prostu najważniejszy nie możecie go pominąć. Co zrobić, jeżeli no i teraz na przykład odbieracie szczeniaka, jest kwarantanna, coś tam. Możecie skorzystać na przykład z. Tego, żeby zaznajomić psa z dużą ilością różnych bodźców. Bardzo fajnie możecie na przykład zrobić swoje jakieś tam rzeczy z papieru, z rolek po papierze toaletowym. Na stronie wesołej łapki macie na przykład taki kurs Basi klasik, zrób to w domu pokryjamu, czyli szach i mat gdzie myśmy nagrali kilka ćwiczeń. Tuż przed, przed, przed tą izolacją nagraliśmy kilka lekcji, jak po prostu kreatywnie wykorzystać rolki po papierze toaletowym, tak jak wtedy się wszyscy rzucili na papier toaletowy. Więc y, możecie również bardzo wiele ćwiczeń robić w domu. Możecie wzbogacać środowisko, nie izolować tego szczeniaka y, od wszystkich bodźców, czyli odkurzać czy jakieś tam, prawda, y, garnki, życie domowe, kuchnia i tak dalej. Też bardzo ważna rzecz izolacja tak ja o tym mówię jak uczyć szczeniaka samodzielności w przedszkolu w dwie minuty jest taki kurs który nagrałem z Frelką trzy lata temu przedszkole dla psów w dwie minuty właśnie tutaj Iza mówi że o przedszkole dla w dwie minuty i to przedszkole rzeczywiście daje wam kilka takich fajnych takich fajnych pomysłów co zrobić w tej w ogóle pierwszej fazie, jak tylko się spotykacie z psem i robicie to tak naprawdę w domu, więc nie musicie wtedy wyłazić. Jak będzie okazja do wychodzenia, pies już będzie miał dużo takich ogarniętych tematów, jak na przykład różne dźwięki, różne przedmioty, różne zdarzenia, które się dzieją w domu, będzie mu łatwiej przyswajać sobie. Po, po, przyswajać sobie inne, inne jakieś tam, tam rzeczy. Tutaj właśnie Zuzanna napisała, że kurs toaletowy jest super. Tak, tak zdecydowanie. Lucyna poleca. No, a, tak. A, a Tadeusz napisał: odbierajcie szczeniaczki, mimo bez bryzi byśmy chyba zwariowali w tym czasie. Ja myślę, że, że, że generalnie mogę się zgodzić, że słuchajcie, no, nie zawsze mamy na wszystko wpływ. Tak, jeżeli już zdarzyło się, że mamy tego szczeniaka odebrać, to oczywiście, że go odbierajmy, tylko za, starajmy się zapewnić mu jak najwięcej fajnych e, doświadczeń. tak? Popatrzcie, ten okres socjalizacji tutaj ja go na, narysowałem, on się zaczyna. To, to nie ja go narysowałem, Scott i Fuller. Y, ale. Y, ale właśnie, czekajcie, tylko pozwólcie, że wywalę na chwileczkę, ten, wywalę na chwileczkę ten, ten komentarz, bo żeby on nam nie zajmował ekranu i już wracam do prezentacji. Więc zaczyna się w trzecim tygodniu życia i mniej więcej, popatrzcie tutaj, do siódmego, ósmego tygodnia życia mamy bardzo ciekawe zjawisko. Ta krzywa, którą tutaj widzicie, wznosząca, to jest tak zwana krzywa zbliżania się. A więc co to znaczy? Że jak szczeniak widzi od trzeciego tygodnia do piątego cokolwiek nowego w środowisku, to ma taką tendencję, żeby to sprawdzić, zbadać, żeby do tego podejść, żeby to nie wiem, wziąć w zęby i tak dalej. Nie? Wszystko jest ciekawe, wszystko jest przyjacielem. Wiedzą o tym również doskonale na przykład pasterze stad. Którzy używają psów do wypasania swoich stad, ponieważ właśnie w tym okresie biorą szczeniaka i wkładają na przykład do owczarni. Dzięki temu ten pies uczy się, że owce są jego stadem, że to jest jego rodzina, że to jest ktoś bliski. Ale co się tutaj zaczyna dziać po tym trzecim, koło piątego tygodnia? Zaczyna się pojawiać taka. Tendencja do unikania, a więc już nie każdy bodziec, z którym się pies spotyka, jest traktowany entuzjastycznie jako coś cudownego, prawda, nowego, z czym się należy zapoznać, ale zaczyna się pewna taka ostrożność. Nie? I po tym okresie, czyli ósmy tydzień, ta ostrożność zaczyna przeważać nad tendencją do zapoznawania się, i tutaj już pojawia się takie, takie, taka tendencja do unikania, tak? Dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby w tym pierwszym okresie życia, od trzeciego tygodnia, dlaczego od trzeciego akurat? No bo w trzecim tygodniu mniej więcej otwierają się uszy psa, tak? Czyli pies zaczyna słyszeć, zaczyna widzieć w drugim tygodniu, słyszeć w trzecim tygodniu. Jak już działają uszka, no to pies reaguje na wszystkie bodźce i wtedy zaczyna się okres socjalizacji. Kończy się okres przejściowy, zaczyna się okres socjalizacji. To muszą wiedzieć oczywiście studenci kursów zawodowych. Wy nie musicie tego wiedzieć, wy możecie się napawać radością oglądania tego cudownego wykresu, który spędza z powiek kursantom. I popatrzcie, później jakby następuje ten moment przełomu i, i moment, kiedy pies przestaje już reagować ciekawością na każdą pojawiającą się rzecz. I wtedy mamy na przykład takiego szczeniaka, który z nienacka się czegoś wystraszy. No, pamiętam frelkę która bała się plastikowych wózków takich jeżdżących po ulicy. Nie? Jak mamusia jechała z dzieckiem i miał taki plastikowy wózek, to Frela się tego bała. Pamiętam, jak Aria na przykład straszliwie się wystraszyła koni zaprzężonych do sań. Byliśmy wtedy w węgierskiej górce na, na, na jakimś spotkaniu goldenowym i ona się wystraszyła konia zaprzężonego do sań i po prostu uciekła do lasu. Tak? Nie było jej przez pół godziny, potem wróciła cała zdyszana, zziajana, bo ona nie wiedziała, co to jest. Mój błąd. Ja jej nie zapoznałem wcześniej z, z takim czymś i ona, będąc już suką w wieku tam powiedzmy pięciu czy sześciu miesięcy, zobaczyła po raz pierwszy takie zjawisko. Jak zobaczyła to po raz pierwszy, no to oczywiście się tego wystraszyła. Tak więc yy, yy, pamiętajcie, że, że ten okres jest niezwykle ważny i wtedy, jeżeli. Jeżeli się no, wcześniej pies nie zapozna z, z takimi bodźcami nowymi dla siebie, to później może być mu nieco trudniej. I teraz chciałem wam powiedzieć, że u różnych psów i u wilków ten okres socjalizacji jest dość płynny, trwa różną ilość czasu. Tak? Dlaczego? Im bardziej dany pies jest daleko od wilka, tym dłuższy ma ten okres socjalizacji. Więc jak nie trudno się domyślić, wilk ma najkrócej, bo to jest 19 dni. Gdybyście chcieli tego, na przykład, sobie wziąć i oswoić wilka, to musieliście, musielibyście go zabrać z gniazda przed 19 dniem życia. Jeżeli zrobilibyście to później, to już się z wami nie socjalizuje. Czyli popatrzcie, taki, takiego małego wilczka trzeba, trzeba było zabrać. I rzeczywiście nie wiem, czy wiecie, ale. Był robiony taki, taki eksperyment. Adam Miklosi go zrobił w Budapeszcie, gdzie studenci mogli, znaczy po prostu mieli na wychowanie takie wilczki. Chodziło o to, żeby sprawdzić, w jaki sposób oswojenie wpływa na relacje właśnie z wilkami, tak? i teraz co się będzie działo później. Więc w wieku do XIX dnia te wszystkie wilczki zostały zabrane zamieszkały ze studentami i spędzały ze studentami 24 godziny na dobę. Cały czas. I później były w szkole dla, dla, dla szczenio, w szkole dla psów, były bardzo inteligentne, bardzo samodzielne w rozwiązywaniu problemów, mało nastawione na współpracę z człowiekiem, ale były nie, mega inteligentne. Mega. Żaden pies po prostu nie był tak inteligentny jak te wilczki. Aż do momentu, kiedy włączył się okres dojrzewania. I kiedy te wilki dorosły, dojrzały, to zaczęły się pojawiać już zachowania dorosłe wilcze. I wtedy ten eksperyment zakończono, dlatego że wilki były no, już zagrożeniem dla otoczenia, takie chodzące na wolności. Natomiast to, co zachowały, to oczywiście bardzo głęboka więź ze swoimi przewodnikami. Czyli jak studenci przychodzą te wilki odwiedzać, to każdy z tych wilków wita ich po prostu jak członka swojej rodziny, co jest bardzo piękne. Ale to taka dygresja o wilka. U większości psów średnio ten okres trwa 49 dni, mhm. czyli 7 tygodni, tak? Ten czas socjalizacji. Nie? W, 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 wtedy zaczyna wchodzić ta reakcja unikalna, czyli znaczy cały okres trwa 16, tak? 12 do 16, ale mówimy o tym momencie przełomu, kiedy Pojawia się tutaj ta, ta właśnie strzałeczka przełomu, unikania nad podążaniem. Tak? Żeby to było dla nas jasne, gdzie jesteśmy. Czyli mamy wilka, który ma 19 dni. Teraz tak, dla większości, na przykład dla owczarków niemieckich, tak? 35 dni. Tak? Ile to jest tygodni? 35 przez 7, 5 razy 7, 35. Czyli w piątym tygodniu pojawia się ta tendencja. Natomiast u Labradora, patrzcie, 72 dni. Ten to ma czas, nie? 10 tygodni. Czyli, czyli on po prostu 10 tygodni ma czasu na to, żeby cały świat był dla niego interesujący. I to ma fajne znaczenie, nie? dlatego że im bardziej jest dane zwierzę zbliżone do Labradora, tym dłuższy ma ten okres zaciekawiania światem, więc tym łatwiej jest taką socjalizację przeprowadzić. Bo pomyślcie, że macie tylko do dyspozycji 49 dni, tak? To czy bierzecie na przykład psa? W tym siódmym, ósmym tygodniu zostaje wam, powiedzmy, parę tygodni dosłownie, nie? do dwunastego czy szesnastego tygodnia życia. No i wtedy zaczyna się lekka panika. Nie? Jak tego psa socjalizować, żeby, żeby go jak najlepiej przygotować do życia w świecie? I niektórzy robią tak, że po prostu socjalizują go na wszystkie strony i na wszelkie sposoby i przytłaczają tego psa nadmiarem bodźców. Natomiast bardzo mi się podobało tutaj podejście Larego Krona, który mówi. Daj temu psu czas. Tak? To znaczy wiele rzeczy dzieje się poprzez wspólne bycie razem. Nie musicie tego psa bombardować wszystkimi możliwymi bodźcami, więc po prostu dajcie temu psu trochę czasu. Tak? Tutaj oczywiście pojawia się kwestia kwarantanny, co brzmi teraz w dzisiejszych czasach dwuznacznie. Socjalizowanie szczeniaka nie stoi w sprzeczności z kwarantanną, trzeba tylko uważać na to, gdzie się z tym szczeniakiem łazi, żeby go nie narażać na kontakt z patogenami. No i tutaj dwa kierunki socjalizacji. Pierwotna, czyli ta do mniej więcej siódmego tygodnia, czyli matka rodzeństwo i to środowisko, w którym pies się rodzi. Dlatego tu jest też ważne, że bierzecie na przykład psa, który się wychował. Na wsi, w jakiejś szopie, bierzecie go do miasta, to jemu może być dość trudno, tak? Zaznajomić się z tym, co jest w mieście, ponieważ środowisko, w którym on wyrastał, było dość środowiskiem ubogim. Natomiast socjalizacja wtórna, no to już wtedy, kiedy bierzemy psa do, do naszego domu i wtedy. Mamy nową rodzinę, ludzie, inne, inne psy, więc już nie własne, własne stado, własna rodzina, tylko inne psy. I tutaj jest bardzo ważne, żeby temu psu umożliwić kontakty z normalnymi, zrównoważonymi psami. Kiedy, kiedy rozmawiałem z Janem Danbarem na temat właśnie do, efektów wczesnych doświadczeń socjalizacji. On nie był entuzjastą tej krzywej Scotta i Fullera, którą wam pokazałem, właśnie tą, z tymi załamaniami. On mówił raczej, że z, z tych surowych danych, które analizował z tego eksperymentu, wyszło mu coś takiego, że, yy, że, że ta krzywa socjalizacji wygląda mniej więcej tak, jak ja ją tutaj narysowałem. Tak? Czyli że czas potrzebny na oswojenie z nowym bodźcem jest w miarę upływu. W miarę wieku tak psa, czyli upływu tego czasu, coraz dłuższy. Czyli powiedzmy do mniej więcej, popatrzcie, piątego tygodnia to błyskawicznie się wszystko dzieje. Tak? Ale im szczeniak jest starszy, tym, tym, tym ten czas jest dłuższy, potrzebny. No i myślę, że gdzieś, jak mamy już tam 16, no to gdzieś ten czas będzie już naprawdę tutaj bardzo długi. Więc dlaczego zwrócenie uwagi na socjalizację jest takie istotne? Dlatego, że wszystkie te rzeczy. Które są ważne dla naszego wspólnego życia, możemy zrobić szybko. Tak? Możemy zrobić szybko, bo to wymaga dosłownie 5 minut. Tak? Zapoznać się z odkurzaczem, 5 minut. Zapoznać go z zakonnicą, której dzisiaj nie ma z tyłu, 5 minut. Nie? Z koniem, proszę bardzo, następne 5 minut. Szczeniak patrzy, mówi: okej, okay, nie ma problemu. Ale jak ten szczeniak już ma 12 tygodni, 15, 16, to on już pierwszy odruch ma taki Oj, co to nie? No i wtedy trzeba więcej czasu, cierpliwości, parówek, innych rzeczy, tak, żeby zachęcić go do zmierzenia się z tym, co go pierwotnie właśnie straszy, tak? Tutaj Julia pisze, że Lary Kron jest falkorny. Tak, Lary jest super, też go lubię bardzo. Mówiłem o socjalizacji. Teraz parę słów chciałem Wam powiedzieć o desocjalizacji. Kiedy pojawia się desocjalizacja? Wtedy, kiedy psu zabieramy kontakt ze światem. Tak? Czyli ograniczamy mu kontakt ze światem. Kiedy go izolujemy. Jeżeli mamy psa, który jest idealnie socjalizowany. To on traktuje tutaj cały świat jako przyjazny. Tak, czyli całe środowisko, cały świat jest dla niego przyjaznym miejscem. I teraz taki pies, myślę tutaj znowu ten labrador, nie? To, to jest taki pies, który wszystko akceptuje każdego kocha. Ale w momencie, kiedy zaczynamy tego psa izolować od bodźców, tak to pojawia się coraz więcej takich sytuacji, takich e, bodźców, które zaczynają być dla niego niemiłe. I tu ja zaznaczyłem je takimi czerwonymi kropkami. Nie? Na przykład ten nasz pies przestaje lubić duże czarne psy. Potem prawda, nie lubi facetów w kapturach. Potem załóżmy nie lubi e, hałasujących deskorolkarzy. Potem nie lubi jakichś tam jeżdżących szybko rowerów. Jeżeli się tym nie zajmiemy, to, to się samo nie naprawi. Nie? Tutaj potrzebna jest świadoma praca nad tym, żeby to zmienić. Jeżeli natomiast włączymy taki mechanizm, który się niestety często włącza, że jak mamy jakiś problem z psem, to zamiast go pokonać, po prostu uciekamy przed nim, czyli, czyli wycofujemy się, żeby nie przeżywać przykrych dla nas emocji, to zauważamy, że coraz większa część świata. Staje, zostaje przez psa odbierana jako nieprzyjazna, to jest ten czerwony obszar, a tylko niektóre sytuacje są odbierane jako miłe czy niezagrażające, i tak się będzie działo. Znowu, kiedy my włączamy taki tryb unikania, czyli mamy na przykład psa, który nie wiem, wyskoczył nam na jednego psa, zaczynamy się obawiać, że on staje się agresywny na smyczy. Zresztą też jest taki kurs agresja smyczowa. Jak ktoś ma ten problem, to polecam. On chyba też jest dostępny w naszym klubie przyjaciół psów, o którym za chwilę Wam powiem. Ale dobra, mamy takiego psa, który na przykład wyskakuje na smyczy do innego psa i teraz ten pies jest przez nas izolowany, ponieważ my nie chcemy też przeżywać takich emocji. Nie chcemy czuć się tak niedobrze, żeby, że, że nasz pies wyskakuje na coś, no i zaczynamy go izolować. Jak go zaczynamy izolować, to coraz więcej jest takich bodźców. Które go drażnią, a coraz mniej takich, które są dla niego ok. Czyli ja się często spotykam z takimi osobami, w tej chwili nie, ale spotykam nawet online, z takimi osobami, które mówią: No tak, mój pies ma zaprzyjaźnionego pudla, labradora, goldena, ale nienawidzi bulldogów francuskich, nienawidzi sąsiadów i nienawidzi właściwie całego świata poza tym, prawda? Teraz tutaj macie, macie to. Nie? I jeżeli dalej ta sytuacja trwa, i to też jest w przypadku psów, które na przykład całe życie spędzają gdzieś tam przywiązane na łańcuchu do budy, to jest tak, że cały świat jest dla tego psa wrogi, a tylko na przykład właściciel jest, jest ok. I tutaj w tym momencie możemy powiedzieć, że Pojawia się no, taki syndrom, że tylko na przykład jedna osoba może tego psa karmić. Tak? Już nie mówiąc o wyprowadzaniu na spacer, ale to nie jest wcale takie, takie znowu rzadkie. Także desocjalizacja polega na tym, że z początkowo przyjaznego pies wskutek izolowania go od różnych bodźców i spotkań też z innymi psami, ludźmi i tak dalej, zaczyna traktować coraz więcej takich bodźców zewnętrznych jako zagrażające. Aż w końcu zostaje mu tylko to, co jest absolutnie w jego przekonaniu niezbędne do przeżycia. Również desocjalizacja może być związana z traumą, czyli co to jest trauma, to jest trwała zmiana w psychice, która spowodowana jest gwałtownym i przykrym przeżyciem. Jeżeli na przykład zdarzy się tak, że wasz pies zostanie pogryziony przez jakiegoś psa, a zwłaszcza w wieku szczenięcym, tak? Mamy psa w okresie na przykład szczenięcym, zostanie pogryziony przez jakiegoś psa to może to być doświadczenie traumatyczne które spowoduje, że nasz pies będzie skłonny do traktowania podobnego rodzaju na przykład psów jak ten, który go pogryzł wrogo. Ale też czynnikiem traumatyzującym może być nadmierna lub długotrwała presja połączona z brakiem strategii radzenia sobie. Czyli jeśli pies na przykład przebywa w sytuacji, w której nie ma wyjścia, nie wie co może zrobić, żeby to ustało, to również możemy mieć do czynienia tutaj z traumą i to, co mi się tutaj nasuwa, to jest na przykład to, że, że pies jest zmuszany tak, do nadmiernego wysiłku w okresie szczenięcy, tak, albo że jest zbyt nakładana duża presja ze strony przewodnika na jakiś rodzaj treningu, bez wyjaśnienia temu psu, tak, jak, jak powinien się zachować w danej sytuacji, czy na przykład nadużywanie karania. Z naszego punktu widzenia karania, a z punktu widzenia psa, niestety, nie, nie jest to żadne karanie, tylko jest to po prostu znęcanie się nad nim. Więc teraz, więc teraz tak, to, tak to może wyglądać. Żeby Was tak nie, 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 nie męczyć i nie nudzić cały czas, to poczytajmy teraz trochę Waszych, waszych komentarzy. Tutaj pytanie jest też o to, jak, jak wprowadzić dobrze psa do stada. Drugi pies w domu. Jest taki webinar, polecam ci go, znajdziesz go w klubie przyjaciół psów. Wiesz, że tutaj się już pojawił kilka razy temat klubu przyjaciół psów, to pozwólcie, że ja coś o nim powiem. Otóż w tej chwili możecie się dołączyć do klubu przyjaciół psów. Co to jest? Otóż klub przyjaciół psów to jest takie miejsce, w którym wy Możecie zapisując się za 24 zł miesięcznie możecie po prostu korzystać z webinarów, zapisów live'ów, kursów online, również tych, które są normalnie płatne i na przykład chyba kurs agresja smyczowa, o który ktoś już tutaj pytał, on kosztuje normalnie 20 zł. Tutaj za 24 zł miesięcznie możecie mieć dostęp do Każdego z tych, z tych kursów w tej, w tej cenie, czyli w, tych, w cenie 24 zł na miesiąc. Jeżeli ktoś będzie chciał zrezygnować, to oczywiście może z tego w każdej chwili zrezygnować. I nie, ma, I nie ma z tym żadnego problemu. Wtedy po prostu nowa opłata nie będzie pobierana, a ty już nie będziesz członkiem klubu przyjaciół psów. I to wszystko. Tak? Do tego czasu masz, masz dostęp do wszystkiego, znaczy do prawie wszystkiego, dlatego że dla wytrwałych klubowiczów są przewidziane bonusy. I takimi bonusami są dostępy do kursów, które normalnie kosztują kilkaset złotych, jak na przykład seminarium Jana Danbara albo seminarium handlingowe Edyty Ososkiej. Więc to już są wtedy kursy, które są zdecydowanie bardziej zaawansowane i bardziej rozbudowane, a dostęp do nich macie po prostu już po pewnym czasie w klubie Przyjaciół Psów. Ja Wam wkleję ten link, żebyście mogli sobie też na niego kliknąć. On też jest na, głównym, na głównej stronie wesołej łapki. Możecie, możecie jak najbardziej tutaj to wykorzystać. Patrzę teraz na wasze, na, na wasze komentarze, tutaj, właśnie Viola, odnośnie desocjalizacji czy traumy. Tak, właśnie było. Jedna sytuacja z innym psem spowodowała, że ja sama zaczęłam unikać nieznajomych psów w obawie, że będzie spięcie. Niestety widzę, że coraz więcej psów go wkurza, ale przede wszystkim szitsur maltańczyki, a do roku uwielbiał wszystkie psy. No właśnie, widzisz, jak tu się to, na, nałożyło to doświadczenie. Bycia pogryzionym, tak, czyli. Albo nawet nie jakaś scysja z innym psem, a równocześnie twoja obawa, która spowodowała zwiększenie izolacji, no i też zwiększenie problemu. Więc ja bym tutaj ci bardzo, bardzo proponował to, żeby właśnie tego psa nie izolować w taki sposób, ale szukać fajnego towarzystwa zrównoważonych psów, żeby właśnie do tej desocjalizacji nie dopuszczać, bo to jest bardzo ważne że jeżeli mamy psa, który wykazuje jakieś problemy, tak, w dziedzinie kontaktów społecznych, to staramy się właśnie go socjalizować, czyli wręcz odwrotnie, Zresztą celowo wprowadzamy w takie sytuacje, w których dajemy mu sam taką, taką możliwość, żeby on się po prostu nie, żeby on nie dziczał. Krzysztof tutaj pisze, że spacer równoległy na samym początku, nie wolno wprowadzać obcego psa, zaraz tak na hura do środowiska drugiego psa. No, no właśnie tak. To znaczy na pewno nie, to dotyczyło jeszcze tego pytania o, o, o wprowadzanie drugiego psa. Z całą pewnością nie robimy tego tak, żeby po prostu wpuścić psa i niech sobie radzą. No nie, no nie. Tutaj Wiola jeszcze dodaje, że mamy psich kumpli, których lubi, ale nowych nie chce tolerować. No bo to jest właśnie ta sytuacja, którą ja pokazywałem, czyli ta numer dwa, gdzie są, gdzie są kumple, których on akceptuje, tak? ale cała reszta nie. Zresztą znaczy, słuchajcie, my czasami myślę, to jest takie moje prywatne zdanie, możecie się z nim oczywiście nie zgadzać, ale myślę sobie, że my czasami wymagamy od naszych psów, żeby one kochały cały świat. Hmm? Że one nie mają prawa nie lubić jakichś tam ludzi, jakichś tam psów i tak dalej. Dlaczego? Ja, ja tego nie, nie potrafię do końca zrozumieć, bo uważam, że tak samo jak ja nie mam obowiązku kochać każdego i rzucać się mu na szyję, chociaż nie wiem, czy po, po tym czasie izolacji tak nie będę robił. Spotkam kogoś na ulicy, i ja żyję, nie? Okej, okay, ale, ale dobrze. Czy komuś w tej stronie działa, tak, ale, ale wręcz nie, nie muszę tak, tak, tak robić, tak, żeby każdego, każdego człowieka po prostu ściskać. Tak samo pies, nie musi się z każdym witać, nie musi z każdym się wąchać, nie musi do każdego podbiegać i z każdym się bawić. Na przykład freluszka, glizduszka ma taki, ta, takiego swojego ukochanego przyjaciela, Brysia. Że y, y, ona, się, jak, jak się widzą, no to jest po prostu euforia, radości ze strony Frelki, bo Bryś zachowuje taki zdrowy dystans, tak? On po prostu tak z pewną wyniosłością traktuje jej umizgi. Ona wykonuje 10 kółek dookoła, piszczy i, szcze, i, i cieszy się niezmiernie, po czym każdy z psów zajmuje się swoimi sprawami. I nie ma biegania, łapania każdy się po prostu zajmuje sobą i jest ok, tak? Y, Właśnie, tutaj Wiola napisałaś, że chcesz, żeby kochał każdego psa, bo po bo, bo, bo roku się, się zmienił. Dlatego, że wiesz, im pies jest starszy, to tym również inaczej trochę działa jego mózg. Więc, na przykład, ja pamiętam też moją Irdę. Która bardzo kochała wszystkie psy, i znaczy kochała. No ona doskonale sobie z nimi radziła. Nigdy w życiu nie ugryzła żadnego psa, chociaż potrafiła te psy fajnie dyscyplinować, zresztą miała taką ksywę pani profesor. I ja pamiętam, jak jedynym momentem, znaczy ona, jak już się zrobiła starsza, to ona bardzo źle reagowała na takie psy, które były nachalne. Na przykład na nią wskakiwały, które na niej jej robiły jakieś tam, prawda, takie wiecie, jak to czasami psy się zaczepiają. To ona tego bardzo nie lubiła i odwarkiwała się. Natomiast je, jeden jedyny moment, kiedy ona ugryzła rzeczywiście psa, to było na kilka dni przed jej śmiercią, kiedy ona już była bardzo stara, bardzo, bardzo schorowana właściwie. Bo, i wyprowadziłem ją, właśnie ją wyniosłem tutaj na trawnik przed blokiem i ona sobie tam dreptała i, 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 i posikiwała natomiast podbiegł do mnie szczekając taki mały kundel bardzo agresywnie i w tym momencie Irda po prostu odpaliła wrotki i ugryzła tego psa, tak, ugryzła go jakby broniąc mnie przed, przed nim i to był jeden, jedyny raz, kiedy ten, ten, ten mój, kiedy Irda jakiegokolwiek psa ugryzła ale czym to było spowodowane? No właśnie tym, że po pierwsze była już starszą sunią, po drugie, że była obolała, po trzecie, że odczuła to zagrożenie, które, które w jej przekonaniu ten pies się, się po prostu ten, ten pies przejawiał wobec mnie współczesne oczekiwania w stosunku do psów są ogromne. Wszystkie mają być miłe dla obcych, posłuszne i wyszkolone na 100%. No, nikt tego, dzięki Patrycja, nikt tego nie oczekuje, prawda, od innych zwierząt. Popatrzcie, my nie mamy takich oczekiwań względem kotów. Mówimy tak, mój kot nie bardzo lubi, jak inne osoby go, go, go głaszczą, a nawet jak ja go głaszczę, to mnie drapie, nie? I mówimy, okej, okay, bo to jest kot. Tak samo mówimy na przykład, że nie wiem, koń, no. Co zrobi koń, jak do niego podejdzie, że on Cię nie zna? Koń Cię może ugryźć, koń Cię może kopnąć, prawda? I nikt nie będzie miał o to pretensji, że jest źle socjalizowany A psy z jakiegoś powodu oczekujemy, że będą kochać e, wszystkich, tak? E, czy tutaj jeszcze wiola, że, czy mam jakieś fajne szkolenie, jak pracować nad ignorowaniem innych psów i wzmacnianiem zainteresowania sobą. Wiesz co, zerknij sobie, bardzo cię proszę na stronie wesołej łapki w kursach online. Tam masz wszystkie kursy, które, które Ci mogę zaoferować. Myślę, że też w klubie przyjaciół psów znajdziesz mnóstwo materiałów. W tej chwili, tam jest 56 materiałów, każdy z nich trwa przynajmniej godzinę, także masz po prostu oglądania na całą kwarantannę. <grytanie> tak. O właśnie, widzisz, Zuzanna, masz podobne doświadczenie z dalmatyńczykiem, który schorowany, który pod koniec życia ugryzł mnie w twarz, gdy się na nim pochyliła mnie jego wina. No, też mam podobne, podobne przekonanie, tak. Monika też, cześć Moniko. Był problem z innymi psami, ale zaczęliśmy z sąsiadką plus dwa dogi kanaryjskie do spacerów równoległych. Dziś możemy puścić nasze psy na jednym placu. One się tolerują, szanują swoją przestrzeń, ale się nie bawią ze sobą. No bo nie muszą. Jest ok. A dziś doszło do tego, że mój pies na polecenie siadczek wytrzymał moją zabawę z jednym z tych psów, po czym mogliśmy tylko pomarzyć Ale byłam z niego dumna. No Moniko. Możesz być pewna, że ja też jestem bardzo dumny z tego, że Ci się tak udało fantastycznie to zrobić, bo widzisz, znowu sprawdza się moje powiedzenie czas, cierpliwość, konsekwencja. tak? Miałaś pewien plan działania, wdrożyłaś go w pewnym czasie konsekwentnie, mądrze, tak? nie, nie chaotycznie i to przyniosło cudowny efekt. Także Monika, wielkie, wielkie gratulacje. Mhm. Więc kochani, podsumowując jeszcze raz, zapraszam Was gorąco do klubu Przyjaciół Psów żebyście mogli sobie tam za jedyne 24 zł na miesiąc po prostu korzystać z tych wszystkich rzeczy, które tam są. Jeżeli nie będziecie chcieli, po prostu kasujecie swoje, swój udział już nie należycie. Haczyk jest taki, musi być. Ja postanowiłem utrzymać te ceny do końca w ogóle tej izolacji, żeby a, właśnie nie, nie będę jej podnosić absolutnie do tego czasu, więc nie wiem, ile macie czasu, zanim ona wzrośnie, ale wzrośnie. I wtedy, kiedy ona wzrośnie, a na przykład stwierdzisz, a już nie chcę być w klubie przyjaciół psów, to nie będę. Dobra, masz takie prawo, w porządku, ale jeśli będziesz chcieć ponownie zapisać, to już zapiszesz się w nowej cenie. Tak? No i teraz, dlaczego też warto być w klubie przyjaciół psów? Ano, dlatego, że ja tutaj też przygotowuję pewne materiały które będą dostępne tylko i wyłącznie w klubie przyjaciół psów. Proszę bardzo, jeżeli chcecie zobaczyć, już Wam mogę pokazać. To klub przyjaciół psów, gdzie możecie oczywiście dołączyć. A co co przygotowuję teraz dla klubu przyjaciół psów? To jest chyba to. Tak. Tajemnice odosobnienia. Izolacja psa jako narzędzie zmiany zachowania. Nie wiem czy pamiętacie, ale y, rozmawialiśmy o tym poprzednio i y, tam właśnie y, padły takie tak słuchaj, że fajnie by było zebrać to w jakiś taki bardziej systematyczny sposób bo mówiliśmy czym jest time out, czym jest izolacja i w jaki sposób izolacja zwiększa poziom stresu, jak to wygląda, jak zredukować ten stres, czy mówiliśmy o tym w jaki sposób izolacja, czy brak izolacji wpływa na powstawanie stresu separacyjnego. Teraz słuchajcie Psy przebywają z Wami strasznie dużo czasu, co się będzie działo za chwilę, kiedy Wy wyjdziecie do pracy, a one zostaną w mieszkaniu, nie? Więc o tym wszystkim właśnie robię teraz ten materiał. I ten materiał będzie dostępny tylko i wyłącznie właśnie w Klubie Przyjaciół Psów. Więc jeżeli chcecie, zapraszam serdecznie, będziecie mogli go tam dostać i będziecie mogli też z tego skorzystać. Ktoś mnie pytał o przedszkole. Przedszkole też jest dostępne w naszych kursach online. To jest to przedszkole dla psów 2 minuty, gdzie macie dostęp do 10 lekcji. Każda z nich jest do przeprowadzenia w domu, więc nie musicie koniecznie wyłazić. Tam chyba no, przywołanie będzie może trochę trudniej zrobić. Tak. Czy, czy jakieś są bonusy na szkolenia u Basi Klasik? Wiesz, nie rozmawiałem jeszcze z Basią na ten temat, ale. Mogę jej o tym wspomnieć i jeśli tak będzie, to oczywiście, oczywiście powiem Wam o tym. Hmm. Czy w klubie są dostępne te kursy ze strony, które można kupić pojedynczo? No tak, tak. Dlatego właśnie o tym mówię, że jeżeli jesteś w klubie, to masz dostęp do tych wielu kursów, które też możesz sobie kupić pojedynczo. Tylko, że na przykład będziesz chciała kupić dwa kursy pojedynczo, to mniej więcej zapłacisz tyle, co za dwa miesiące członkostwa w klubie, więc bardziej opłaca się oczywiście być w klubie przyjaciół psów. Poza tym ja jeszcze mam takie, taki chytry plan, że klubowicze klubu przyjaciół psów mają tajną grupę na Facebooku i każdy tam może z tych klubowiczów dołączyć i pewnie dla klubowiczów klubu przyjaciół psów na tej grupie też coś będziemy robić ekstra. Może jakiś live, może jakieś właśnie spotkanie, może jakiś cenny materiał tam udostępnimy, żebyście mieli poczucie, że tam się tak. Po logowaniu, tutaj dokonaniu wpłaty, dostanę link do pierwszego logowania. To znaczy, jeżeli klikasz w link do tego, żeby dokonać wpłaty, i dokonujesz wpłaty, otrzymujesz mailem potwierdzenie, że witamy w klubie Przyjaciół psów. Jeśli nie dostałaś takiego maila, to sprawdź, czy nie wylądował w spamie. W sytuacjach awaryjnych, jak nie dostałaś, nie wylądował w spamie i nie wiesz, co się dzieje, napisz proszę do mnie albo do biura na biuromaupawesołałap.pl i po prostu jesteśmy w stanie wtedy nawet to konto ci jeszcze raz uruchomić i dać Ci nowe hasło. Także po prostu jak najbardziej tak. Violam, no właśnie, widzę, że się opłaca. No więc serdecznie zapraszam do dołączenia do klubu przyjaciół psów. Jeszcze raz mówię, w cenie 24 zł na razie. Później będzie drożej. Dlaczego drożej? Dlatego, że będzie tam coraz więcej materiałów, a więc jakby no wartość przynależności do tego klubu będzie coraz większa. W tej chwili Cały czas te materiały uzupełniamy, dodajemy tam też grafiki, dopieszczamy wiecie od strony takiej wizualnej, żeby to było coraz ładniejsze, ale wy macie 24 i uwaga, ta cena będzie dla was na zawsze, czyli jeśli na przykład za rok członkostwo w klubie będzie kosztowało 100 zł miesięcznie, to wy macie i tak za 24 miesięcznie. Także dlatego właśnie wam się to absolutnie opłaca. Pytanie, czy widzimy się w sobotę na YouTubie? Myślę, że tak, bo tak już chyba od dwóch tygodni. Natomiast bardzo raz jeszcze serdecznie zapraszam Was na spotkanie w piątek z Radosławem Grzeguszko, który jest psychologiem, psychoterapeutą. Patrzcie, jak teraz o, teraz moja głowa wygląda. W... Widzicie, jak się to wymontowało śmiesznie? No dobra. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Będziemy rozmawiać o obliczach lęku w czasach zarazy. Będzie też czas na to, żeby po prostu zadać jakieś pytanie, czy, czy, czy sobie o tym pogadać. Okej, okay, kochani. Bardzo się cieszę, że, że mogliśmy się spotkać. Też mi było bardzo miło, jak zwykle, i, i cieszę się, że, że, że spędziliście tutaj ten czas. Możecie oczywiście zalajkować, możecie dać serduszka, się nie obrażę, ja wam daję serduszko. Dlaczego? Bo wtedy ten live jest też udostępniany w większej ilości. Ilości osób, tak? Kiedy się pojawi. Na YouTubie też jest kanał Jacol123 i to jest mój kanał, który założyłem w 2007 roku, z stąd taką, taką głupią nazwę. Jeżeli chcecie być poinformowani o tym, że zaczyna się transmisja na żywo na YouTubie, no to po prostu zasubskrybujcie proszę ten kanał i wtedy macie tą informację automatycznie do Was wysyłaną. Tak? Okej. Okay. Czyli cudownie. Ja w takim razie bardzo, bardzo Wam serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tęsknię już za tymi spotkaniami realnymi. Widzimy się na pewno w piątek o 20, w sobotę, być może na YouTubie też o 20, jak dam radę. A tymczasem trzymajcie się zdrowo, nie dajcie się żadnym wirusom i pamiętajcie, że prima aprilis został przeniesiony na 10 maja. Dzięki, trzymajcie się. Dobrej nocy. Pa. pa.